Proszę nam powiedzieć, jakie są plany, jeśli chodzi o kolejne lata, o kolejny rok? Może zacznę od tego kolejny rok, bo chyba ta najbliższa przyszłość tak najbardziej interesuje i mieszkańców, i nas wszystkich. Zacznijmy od tego, że no, jak każdy wie, jest budowa bloku operacyjnego w trakcie, a do tego musi jeszcze dojść szereg remontów, szereg usprawnień całej infrastruktury, tak aby można było całość szpitala mieć w jednej lokalizacji tutaj przy ulicy Chopina. I to na najbliższy rok będzie taki główny plan, czyli inwestycje dostosowawcze infrastruktury i oczywiście usprawnienie całego systemu szpitalnego w jednej lokalizacji. Na pewno pracujemy nad usprawnieniem, czyli szpital w jednej lokalizacji to wiąże się z przenosinami oddziałów ostrych, chirurgii, ginekologiczno-położniczego oddziału, który będzie jakby głównym beneficjentem tego bloku operacyjnego i oczywiście da nam to możliwość rozszerzania też oferty. A jak to w ogóle wygląda od strony finansowej? Jak sobie szpitala radzi, szpital, jeśli chodzi o finanse? Szpital zamknął po trzecim kwartale, zamknął się stratą w wysokości około miliona 700. Łącznie też z październikiem też była wygenerowana strata. Natomiast możliwe, że i listopad, i grudzień będzie troszeczkę lepiej to wyglądało. Natomiast nie oszukujmy się, następny rok będzie takim też bardzo kluczowym pod względem i inwestycyjnym i tych wszystkich zabiegów, które są planowane na szpitalu, no i też utrzymania w ryzach ekonomii.